Witam was z tej strony Sabal i zapraszam was do kolejnego odcinka, już piątego z serwera Onyx. Lecimy na grubo, nie ma co spowalniać. Pamiętajcie o łapce w górze oraz komentarzu, a może Jakub szybciej wrzuci kolejny odcinek. Więc sprawcie mi przyjemność, a ja też wam sprawię jakąś przyjemność. Deal done. W końcu po dwóch tygodniach prawie o status serwera, chyba dwa tygodnie albo półtorej tygodnia. Nie, bliżej dwóch tygodni. Mam styczność z systemem Enigmy, czyli tym systemem, gdzie przywołuje się bossy i ma się jakieś predefiniowane nagrody. Tutaj oczywiście gameplay się zawiodło i cały system jest zbugowany. Przywołaliśmy sobie po dwa bossy. Niektóre żeśmy nie dali rady, no bo wiadomo, za wcześnie, a nie wiadomo jak one są silne i okazało się, że niektóre są silniejsze niż te odpowiedniki normalne. Nie wszystkie te bossy są takie, ale zauważyłem na przykład przy smoku, beranie, albo przy innych bossach ciężko jest ustać, mimo że beran normalnie nie był jakimś wyzwaniem. No ciekawa sprawa. Same nagrody prezentują się w ten sposób. Głównie ja bym się skupił na tym, żeby wydropić talizman. On na pewno będzie długo chodził, szczególnie, że można tam wpłacić, znaczy zmiksować insekty, a następnie na pewno jakiś drop, co sobie na blaskach siedzi, to kupi za jakąś fajną sumkę. Niestety, jak już powiedziałem, zbugowało nam się na dwóch przywołań maksymalnie. Potem okazało się, że był mini Young Book, ale taki bardzo mini, że jakaś jedna ekipa, albo bodajże dwie, mogli przywoływać tego Charona, gdzie ciągle był tam jeden won. Ale okazało się, że nawet sami ci potwierdzili, że tego nie bugowali, tylko razem zgłosili, więc nie wpłynęło to jakoś na gospodarkę serwera, no bo i tak trzeba było mieć jakiś większy level, żeby to ubić, trzeba było mieć ten system, więc do czynienia z tym mieli chyba dwie albo trzy osoby maksymalnie. Ale był taki problem, że można go było przywoływać w nieskończoność, ale oczywiście zabierało walutę, no ale wiecie, jak macie Youngi z dupy, to nawet sobie doładujesz item shopa, żeby tego bossa przywoływać. A sam system jest 2/10, niepotrzebny nikomu, o tyle dobrze, że ta waluta do przywołania bossów jest z questów tygodniowych, więc nie trzeba się pocić jak świnia, żeby to zdobyć. Pojawiła się najbardziej skamerska szkata chyba w dziejach Metina 2, tam gdzie jest szansa na rytualny kamień, a jako, że Jakub był w potrzebie, już wydałem nie wiadomo ile tych ulepszeń na mojego Zodiaka, no to trzeba było wydać kolejne SM-y i kolejną realną forsę, żeby zadowolić Hansa i może pobłogosławi moje konto i coś może ulepszymy w końcu. Oprócz tych kamieni, jakieś jeszcze tam ZBS i inne syfy, które oczywiście mi się przydadzą, ale wolałbym tylko rytualny, ewentualnie magiczny kamień. Za 200 zł tylko bodajże parę kamieni i jeden rytualny. No, warto było, polecam. Ale skąd indziej mam brać te rytualne? W końcu zwiększają szanse podobno. Niestety nie mam nagranej reakcji, bo to było przed pójściem spać, a to było w dniu wolnym między streamami tymi przedłużanymi, gdzie mieliśmy sobie i mogłem sobie porobić parę rzeczy. No to na offstreamie mówię, może wejdzie, żeby wam uświadomić tego, jaka była moja reakcja, to miałem pójść spać o 1 w nocy, poszedłem spać o 4 w nocy, bo tak bardzo żyła mi pękła na dupie. No niestety, takie jest życie, Zodiak, it's my life. Pierwsze pozytywne autołowy na instancji, postawiłem to na małym spocie na mrok i sobie zobaczcie, ile tych odłamków wydropiłem. Na ten moment to było warte prawie 20 wonów przez jedną noc zarobiłem.
bodajże jak spiłem, znaczy autołowiłem przez 8 godzin, albo bodajże 9, bardzo opłacalne. Oprócz tego jeszcze tuty plus 7, jakieś tam kruki plus 7, te sztylety, czakramy na ninja i złom dla peta, który aktualnie na pewno nie zejdzie, no bo ludzie nie ekspią peta, jak nie mają go na 30 dni, gdzie nie mogą dodać skilla. Ale to będzie w przyszłości, nie? Najważniejsze są odłamki, bo na tym głównie teraz zarabiam i to mi przynosi niesamowity pitos, trzeba to wykorzystać. Tu macie przykład spota, na jakim byłem. Ja jestem jedyny na serwerze, który takiemu spotowi da radę, więc to jest jakiś mój sukces. Nie żebym się wybyszczał, ale zrobiłem po to właśnie, żeby dać radę tym mobom. Bo to jest mój zarobek w tym momencie i oddaję niesamowicie. Oczywiście ci, co dropią sobie klucze na Alastora, też ładnie zarabiają, ale dopiero w przyszłym, nazwijmy to, czasie, jak każdy będzie robił broń wężową, aktualnie to jest jeden z lepszych, nazwijmy to, zarobków. Oprócz tego, ja przyspieszyłem biologa. Chcę zrobić najbliższe 4 dni certyfikaty, tak, żeby mieć fajnie zwiększony damage, a za chwilę będę miał ukończone konary z alkoba, więc kolejna odporność wejdzie mi na te moby. I jako bonus, jestem aktualnie top 1, więc Jakub zamykał tabelę, nazwijmy to, przez ostatnie dni, bo siedział w M1, aktualnie jestem pierwszy i do tej pory, czyli jak nagrywam to 27 września, to się nie zmieniło i to już się nie zmieni, bo właśnie takie specjalistyczne eku robię, więc ekspię i dropię na mobach, których bija się maksymalny level czempiona, dlatego nikt nie jest w stanie mnie aktualnie wyprzedzić i to jest tym genialne. No bo co? Dobra, lecimy. Najpierw sportowo zbrojka. Dobra, teraz sportowo tytanka. Dobra, i teraz zodiaczek. Pięknie. Teraz tytanka na 8. Zbroja na 9. I zodiaczek. Piękna strzała, powiem wam. Nawet nie chcę się wkurwiać, nie? Trudno. A dawaj magicznym, kurwa. No i podoba mi się to. Piękna sprawa. A czy bym się nie pomylił? Aha, to magicznym już mogę jebać. Dawaj do końca, kurwa ta. Cudownie. Jeden, dwa, trzy. Cudownie, kurwa. Ja pierdolę, nie wierzę. Kurwa. Ja pierdolę. Serduszka wysyłamy. To byłoby zbyt piękne, wiecie, to nie, to trzeba się jeszcze jechać tym. I my tutaj, nie? Za pierwszym razem, że lepiej mi zostaną.
Piękna sprawa. Dobra, widzowie. 1, 2, 3. Ło! Dobra, uwaga. Drugi raz. 1, 2. Kurwa, co się tu dzieje? No i tyle. Tyle, już na plus 8 zobaczycie, zobaczycie. No kurwa ty. Ja pierdolę, już koniec? Na chuj tego kupowałem. Dobra, jest jedna. Sprzedać plus 8 i być small dickiem czy big dickiem zrobić na 9. Dobra, kurwa! Ogień! No i super. Ja problem na tym dwa, nie? A to szybko leci, patrz o tych mobów jest, nie? Test mi sobie. 1. Skam jak na pewno, ale 2, 3, 4, 5. Chyba lepiej kory klikać mi się wydaje. 6 i 7 symbolicznie. Antyczny smoczy rubin. Pycha. Są surowe, nie? Ta. Uwaga. Legendarny smoczy szafir, rzadki smoczy onyx, ale skam, ja pierdol. Dlatego. Przesenię go nawet od Szymony. Zajebisty kurwa, prawie perfekcyjny na XP-nie do instancji. 5 obrony, wartość ataku, trochę ludzi. Przepiękny. Chyba nie ma mojego eku. I co jest do zmiany? Uwaga, idziemy po kolei. To są moje buty na blok. To są moje na spota. Zaraz spróbujemy ulepszyć znowu. Może nie wejdzie. To jest na metiny. To jest na spota. Pas plus 9. Piękne, super, cudowne, zajebiste buty. Nawet pewnie najlepsze na serwerze. Mój piękny zodiaczek, który kurwa, jak go widzę, to mam ochotę by się wyżygać. Moja piękna zbrojka. Zależy co robisz, Don Ru. Tarcza. Kolczyczki. Talik. Hełm. I teraz tak. Strzały. To jest akurat gówno. To też takie se. Tak, wszystko zrobiłem sam. Wszystkie temy, które widziałeś, zrobiłem sam. Oprócz talizmana. Nie wiem. Szybkość mi dodało, a jeszcze 10. I to jest po prostu atak Boga Smoków, ta? Nie, to nie jest atak Boga Smoków. Nie mam pojęcia, co to za atak jest, ale dodało. Zep spoko, nie? Dobra. Zobaczmy. Piękny DMG. 30 tysięcy i to z klinami. Super def. Znaczy super atak. Biją mnie po 100.
130 biją mnie widzowie. Cudownie, kurde. Damage spoko. Po 32, super. Nie wiem czy dałbym radę bez tych butów na przykład. O kurwa ty. Nie dla mnie, ale spoko. Umy na bossy by mogło być nawet. Nagle nie daje umy, jak wcześniej dawało, nie? No kurwa, wszystkie zmianki ja to wyjebie? 4%, do dupy. 35 wartości ataku, też do dupy. No to fajnie, nie widzowie. Już się tłumaczę, dlaczego tak mi zależy na tej tarczy, bo potrzebuję byle jakiego eku, żeby zawalczyć o czasówki na wieżę Sungma, a to będziemy robić przez najbliższe godziny. Za wieżę macie takie szkaty, nazwijmy to. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Szkaty rankingu to są jedne z dobszych szkat w Metinie i jedne z lepszych, jeżeli chodzi o nagrody. Tutaj macie pokazany drop w tle, z Wikipedii wam wkleiłem. No i za każde piętro na wieży, jeżeli macie najlepszy czas i pierwsze miejsce, dostajecie określoną ilość szkat w zależności od levela czy tam piętra danej wieży, znaczy piętra tej wieży. Więc zależy mi, żeby zrobić szybko EQ i powalczyć o parę szkat, a być może nawet zrobimy rękawice, bo zależy mi na tym, żeby poleciał tam kamień właśnie pod to, żeby nie kupić od Turku, bo taka rękawica w tym momencie kosztuje ponad 100 bonów. No i nie stać mi na taki wydatek, a 100 bonów to jest prawie 1k zyta. Uwaga, od razu wyjebane i tak powiem, że nie ulepszy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. O, dostawaliśmy parę miejscówek na zarabianie, ale i tak nic nie przebije ręcznego expia na największym spocie, praktycznie na instancji. No dobra, ktoś tam powie, że łopata, ale moim zdaniem tutaj jest więcej KO i to jest ten spot bardziej ściśnięty, bo tam trzeba bardziej biegać i to zbierać, więc to jest bardziej efektywne. No i w tym momencie mam na godzinę 12 wonów. Więc gitara się ma, jeżeli chodzi o zarobek. Póki co to wykorzystuję, bo mam jeszcze parę itemów do podbicia. No i za niedługo będziemy musieli się zająć łukiem zodiaku. No bo taka prawda, nie? Musimy go zrobić do szarfy na plus 9 i wymiksować albo kupić gotowy i tak dalej. No co? No jest ten event kopalniany, patrzcie. Żyła rubinu nawet kopią. Granatu. Patrzcie. No nie mogę przekazać w evencie, za to jest two price, nazwijmy to. Ile i... Czy się takie w ogóle to opłaca, takie kopać coś? Powiedzcie mi. Jak karoluchy, patrzcie. Szliśmy do Erasmusa. Zaraz będzie hand drop, bow drop, knee drop. Ja p***ole. Nie może być tak, że mi oddało tak szybko i fajna, nie? To tutaj trzeba jebando uprawiać. Nie może być po prostu, że daje i nara, nie? Elo. No sam syf, tu nie ma, tu nie było nic.
kompletnie, gdzie bym powiedział, dobra, nas zostawiamy. No nic takiego nie było tu. Tak to jest, jak półdarmowa tarcza, bo szybko weszła, to gra odbiera swoim podatkiem skamerskim. Ale syf. Ale syf. Sprawdźmy. 1, 2 i 3. I proszę bardzo, stópka poszła. I sprawdźmy, co to dało. To. Zielone skrzyneczki, na razie nie będę używał. A ten, co chciał kostiumy. Jesteś tutaj. Od razu wam walnę spoiler, miałem 3 kostiumy na 30 dni, te bojownika, to są te pierwsze, co były w Metinie bez bonusu setowego. Oraz 3 magiczne kamienie i dzik wojenny, którego sprzedałem za bodajże 9 bonów, bo mi się to opłacało. A póki mam mani, no te 5 potwory w tą czy w tą nie zmienia mi nic, a kasa się jak najbardziej przyda. I tak potem ją bym sprzedał. Ale widzę, że nawet na... O kurwa! Nie no panie, pa. Jakiemu szamanowi wcisnę to k***a, za grube wony. Nie no, to zostawimy to. Przegod za 30 won, nic. Tu jest, proszę bardzo, 60 won. To jest pod, też gówno, ale ja mam pod wieżę, nie? Więc panie, to ma za 30 won. To ma za 33, to jest na wieżę. Ja będę miał powyżej tego, bo mam wartość magiczną. Porównaj sobie tą tarczę. Tu masz 20 diabły, tylko int, a ja mam tą tarczę. Tą. Patrz. No kurwa. Jeszcze blok. Na pewno pobrzeć się dziechy. O, ciężko to widzę. Ale starczy mi chyba na styk. Dobra, uwaga. Dobra. Nie! Lecimy kurwa widzowie, to musi się udać. Fajna kurwa ten, fajny dźwięk wodospadu. No dawaj, serduszko wypuszczam, proszę no. Ja pierdolę. Uwaga widzowie. Patrzcie na to. 1, 2, 3. No i fajnie. Same syfy. No nie weszło, ale lepszy niż mój na pewno. Będę miał więcej HP. Stacę do PZ-a. Ale i tak jest mało. Nie no, lepsze jest. A nie było do kupienia, żeby nie było. Nie było bez skazy do kupienia. Kupię przejrzystego. No, przejrzystego. To mi spali to na pewno. Nie poddajemy się, nie? Uwaga. A nie to. Dobra. Najwyżej na 0 będę mniej więcej. Chociaż nie, dalej na minus jest 5 bonów. A! Pusty jak mi portfel dzisiaj. No to jestem na minus 5 bonów, nie? Jeżeli chodzi o nasze ulepszanie Adeita. Kujemy sobie tutaj ładnie łuk. Łuki.
Zodiaku plus 0, albo dajmy od 105 levela, bo może być plus 1 tańszy niż plus 0. Trudno. Obiecane było. Ja nie wiem, ja nigdy nie zobaczę 50 średniej, widzowie. Nigdy nie zbisuję. Ja nie wiem, jak to robią Turcy albo inni, ale to nie ja. To nie ja. To nie u mnie będzie, na pewno. Dziś 5, 6 inta, 8 omdlenia? Dobra, stanął mi. Dawaj od razu ty. O, uwaga. Będzie za pierwszy. O, to siema. I chyba mi zrobię koniec ulepszania, bo więcej dwutlenków na rynku nie ma. Ostatnia sztuka, widzowie. Tyle nara. Rozejść się, nie ma więcej dwutlenków. No nie ma, po prostu. Dobra, ogień! Mamy jakieś... O, chyba dwutlenek poleciał, widzowie! Wow! A rękawica, dawaj. Nie no, warto było tu wejść, nie blaski, kto pytał?